Cześć. Ten odcinek poświęcony jest złączkom przewodowym, tulejkowym, izolowanym. Takie jak tutaj mam. Prezentowane służą do łączenia przewodu z żyłami miedzianymi typu linka doczołowo. One zapewniają łatwe łączenie np. rozciętego przewodu. Ściągamy izolację z przewodu, zaciskamy, gotowe. Prezentowane nie są wodoodporne. Jeżeli szukasz takiego rozwiązania, to na końcu filmu dodam link do kolejnego filmu, gdzie wcześniej już takie rozwiązanie prezentowałem. Złączki takie dobieramy do konkretnego przekroju przewodu. I tak, czerwone są dla przewodów o przekroju 0,5 do 1 mm kwadratowego, niebieskie 1,5 do 2,5 mm kwadratowego i żółte 4 do 6 mm kwadratowego. U mnie izolacja tutaj jest wykonana z nylonu, łącznik wewnątrz wykonany jest z miedzi. Ja tutaj rozciąłem dwie takie złączki, aby było widać, jak to wygląda wewnątrz. Potrzebujemy tutaj praski z matrycą o zacisku owalnym. Na przykład takie podstawowe narzędzie, lub można wykorzystać równie dobrze na przykład taką praskę serwisową. Tutaj również jest matryca tego typu. Jeżeli końcówka ta przewodowa zwijana jest z blachy, to zwróć uwagę na położenie krawędzi stykowej. Na przykład ta zwinięta jest właśnie z takiego jednego kawałka blachy i tutaj widzimy to łączenie. Gdy będziemy taką złączkę zaciskać, zwróćmy uwagę na to, aby ta krawędź znajdowała się dokładnie w tej głównej części. Ma być na środku. Jeżeli zaciśniemy odwrotnie, przewód nie będzie gazoszczelny i dostatecznie zaciśnięty. Na rynku jest duży wybór złączek tego typu. Zwróć uwagę na jakość wykonania. Ja tu na przykład mam produkt firmy Klauke i tanią chińszczyznę. Czy jest różnica? Na zewnątrz praktycznie żadnej różnicy nie ma, ale już wewnątrz różnica jest bardzo duża. Te od firmy Klauke w ogóle nie mają tego szwu, gdzie są łączone. Dodatkowo, jak porównamy sobie te krawędzie zewnątrz, to widzimy, że ta tania chińszczyzna jest przynajmniej 3 razy cieńsza. I też widać nawet tutaj w powiększeniu, że do tej tańszej można by było umieścić nawet przewód typu linka o przekroju 4 mm kwadratowe. Jeżeli zastanawiasz się nieraz, dlaczego jest taka różnica cenowa pomiędzy różnymi producentami, to mniej więcej będziesz wiedział, że ta różnica tkwi wewnątrz. Dobrze, a jak teraz przygotować tego typu zacisk? Przewód typu linka, tutaj jest 1,5 mm kwadratowego. Należy ściągnąć dokładnie tyle izolacji, aby dochodziło nam do tutaj, do tej linii, takiego wgłębienia. Tak to ma wyglądać w pomieszczeniu. Więc bierzemy pierwszą praskę, praska serwisowa na początek. Umieszczamy w zacisku. Następnie przewód do samego końca i zaciskamy. Pierwsze połączenie jest już gotowe. I teraz pozostaje jeszcze zrobić drugie. Dla drugiego przewodu. Na koniec
sprawdzam zawsze, czy przewody nie uda mi się przypadkiem wysunąć. Gdyby przewód wypadł, taka złączka jest do wyrzucenia. Tak wygląda to w powiększeniu. Dobrze, zobaczmy jeszcze dla tej drugiej praski. Tutaj mam przewód typu linka 1 mm kwadratowy i tutaj będę potrzebował już tych czerwonych. Podobnie jak wcześniej umieszczam te końcówki, znaczy końcówki, te złączki przewodowe są bezszwowe. Dzięki temu nie muszę zwracać uwagi na położenie tej krawędzi, o której wspominałem wcześniej. I tutaj tak jak wcześniej umieszczam przewód, zaciskam. Pierwsze połączenie gotowe i drugie. Ale cholera zacisnęła, no. Nie jestem w stanie tego wyrwać. Dobrze. Słuchajcie, to jest tutaj podwójnie zaciśnięte. Tutaj widzimy, że jest czterokrotnie. Można jeszcze tutaj, jeżeli jest taka potrzeba, również na tej części zacisnąć. No ale nie zawsze jest to potrzebne. Bo tak naprawdę tutaj, tylko w tej części, czyli to jest dokładnie tutaj, to tylko spłaszczymy tą część izolacyjną. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda w powiększeniu. W podsumowaniu dodam jeszcze teraz tylko raz to, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli kupujecie, to zwracajcie uwagę na jakość tych złączek, a jeżeli macie te z szwem po środku, to tutaj, tak jak widać, no to pamiętajcie, żeby to odpowiednio zaciskać, bo w innym przypadku przewód będzie wypadał. W tym odcinku będzie to już wszystko. W kolejnym filmie zaprezentuję podobne złączki przewodowe, tulejkowe, ale dla przewodów typu drut. Dzięki za uwagę i do następnego filmu. Cześć!